Cześć, w tym odcinku powiem Ci, w jaki sposób wyznaczyć pierwiastki równania wielomianowego. W tym przypadku mamy pierwiastek stopnia trzeciego, czyli pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, jest włączenie wspólnego czynnika przed nawias, czyli doprowadzenie tego wyrażenia, tego wielomianu do postaci iloczynowej funkcji czy wyrażeń kwadratowych i wyrażeń liniowych lub wyrażeń liniowych. W jaki sposób rozkładać wielomian na czynniki pierwsze, pokazałam w kilku poprzednich odcinkach. Jeżeli ich nie pamiętasz, to zajrzyj do opisu tego filmu, znajdziesz tam linki do tych nagrań. Wykorzystamy tutaj połączenie wspólnego czynnika przed nawias, aby ten wielomian zapisać w postaci iloczynowej. I tutaj wspólnym czynnikiem będzie 2x, natomiast w nawiasie pozostaje 2x do potęgi drugiej, dodać x, odjąć 1. I zwróć uwagę, że jeżeli zawartość nawiasu wymnożymy przez 2x, to otrzymamy wyjściowy wielomian. Zwróć również uwagę, że otrzymaliśmy tutaj iloczyn wyrażenia liniowego i wyrażenia kwadratowego. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wskazać pierwiastki, jeśli one istnieją. Tutaj, jeżeli chodzi o to wyrażenie liniowe, to gołym okiem widać jest, że pierwiastkiem jest liczba 0. Przypomnijmy sobie to, czym są pierwiastki. Pierwiastki wielomianu to tak naprawdę jego rozwiązania, jeżeli rozmawiamy o równaniu wielomianowym. Co to znaczy, że jakaś liczba jest rozwiązaniem danego wielomianu? Oznacza to, że podstawiona ta liczba pod zmienną, pod niewiadomą, spowoduje, że to wyrażenie będzie równe 0. Czyli na pewno tutaj możemy podstawić 0 pod ten wyjściowy wielomian i w efekcie otrzymamy 0. Natomiast jeżeli chcemy wyznaczyć pierwiastki tego wyrażenia, które znajduje się w nawiasie, musimy potraktować je jak każde inne wyrażenie kwadratowe. Czyli skorzystać z tych wszystkich wiadomości, które omawiane są zazwyczaj razem z funkcją kwadratową. Jeżeli nie pamiętasz tych zagadnień, to również zajrzyj do opisu. Tam również znajdziesz wszystkie potrzebne linki do moich nagrań, w których omawiam te zagadnienia. Na pewno tutaj możemy skorzystać z wyliczenia delty, która powie nam, czy to wyrażenie w nawiasie ma rozwiązania, czy nie. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Ja tutaj teraz sobie wypiszę wszystkie potrzebne dane, które muszę podstawić do tego wzoru. Muszę podstawić a. A to jest wartość, która stoi przy x do potęgi drugiej, czyli u nas jest to 2. B jest to wartość liczbowa, która stoi przy x do potęgi pierwszej, u nas jest to 1. C to jest wyraz wolny, który w tym przypadku ma wartość minus 1. No to teraz podstawiam do wzoru. B kwadrat, czyli 1 do kwadratu, czyli to mogę zapisać albo od razu 1 do kwadratu, albo samo 1, dlatego że 1 do kwadratu to jest 1. Odjąć 4 razy 2 i razy minus 1, to się równa 1. I teraz minus 4 razy 2 to jest minus 8. Minus 8 razy minus 1 to jest plus 8 i 1 plus 8 to jest 9. Delta wyszła nam większa od 0, dlatego na tej podstawie wiemy, że wyrażenie w nawiasie ma dwa rozwiązania, czyli dwa pierwiastki. Żeby je wyznaczyć, żeby je obliczyć, będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka kwadratowego z 9. Pierwiastek kwadratowy z 9 to jest 3. Wyznaczmy sobie zatem pierwszy pierwiastek wyrażenia z nawiasu. Wykorzystamy do tego wzór minus b, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty dzielony na 2a, to się równa. B ma wartość 1, dlatego tutaj zapisuję minus 1, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, czyli odjąć 3, dzielony na 2 razy a, czyli 2 razy 2. I teraz obliczam. 1 odjąć 3, minus 1 odjąć 3, to jest minus 4, dzielone na 4, więc pierwszy pierwiastek wyrażenia z nawiasu ma wartość minus 1.
Liczę teraz drugi pierwiastek wyrażenia z nawiasu i tutaj otrzymuję minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a. Z takiego wzoru korzystam, żeby wyznaczyć drugi pierwiastek tego wyrażenia kwadratowego. Podstawiam teraz do wzoru. W liczniku mam minus 1 plus 3, natomiast w mianowniku 2 razy 2. To się równa 2 dzielone na 4, czyli ten drugi pierwiastek ma wartość 1 druga, no bo dzielę licznik i mianownik przez 2. I teraz już mogę wpisać do x-ów indeksy i x minus 1 to będzie pierwszy pierwiastek, x równy 0 to będzie drugi pierwiastek, natomiast 1 druga to będzie pierwiastek trzeci. I już mogę teraz zapisać odpowiedź, że pierwszy pierwiastek ma wartość minus 1, drugi pierwiastek ma wartość 0, natomiast trzeci pierwiastek ma wartość 1 druga.